Cześć, czołem, witam was wszystkich serdecznie, moi drodzy, o 4.19 w dzień 4 lata, moi drodzy. Polowałem sobie już dwa dziki, ale to tylko dwa. I idąc tutaj odkryłem w lesie coś takiego jak skrzynia, a w skrzynie mamy monety, mamy jakieś trucizny i mamy miedziane bełty, moi drodzy. A skrzynia znajduje się tutaj, gdzieś koło niedźwiedzia, a my idziemy na dzika. Idziemy na dzika, moi drodzy. Słyszałem jeszcze gdzieś tutaj po drodze wilki. Czekajcie. To jest tu. Tutaj są te niedźwiedzie. I to mnie martwi, bo nie chciałbym z niedźwiedziami powalczyć. Ale warto byłoby wiedzieć, gdzie one są. Tak, żeby, wiecie, żeby to miało ręce i nogi, nie? Dobra, już jednego widzę. Tam na dole jest. I teraz pytanie, czy jest tylko jeden, czy jest więcej? Chyba jeden, więc... O, tu jest jaskinia. Ale dobra. O, bo jak spadnę do tej jaskini, to zaraz będę miał pozamiatane, nie? Ale dobra, my nie chcemy, moi drodzy. My nie chcemy walczyć z niedźwiedziami. My chcemy walczyć z dzikami, moi drodzy. A dziki są gdzieś tu na tym terenie, teoretycznie przynajmniej. Więc dobrze by było znaleźć jeszcze ze dwóch. O, już tam chyba widzę dzik. Dobra, mamy kolejnego. Zdążymy go oskurować? Chyba zdążymy. Tam jeszcze jest gdzieś jeden. A co to jest? To lis. Lisa nie. A jeszcze musimy rysia upolować. Coś to mało tych dzików. Zawsze występują. No właśnie, mówię, że coś mało. Kolejny idzie. Chodź. Jeszcze ktoś. Oj, chyba niepotrzebnie. Niepotrzebnie zacząłem skurować. No idzie za drzewem. Tu idzie za drzewem. Ładuj, ciulu. Dobra, czyli moi drodzy, zadanie wykonane. 6 dzików upolowanych. Mamy. Mamy to. Mamy to. Mamy to. Gdzieś te bełty nie poginęły mi? Chyba nie. Ale mamy to. Mamy to. Jestem zadowolony. Happy New Year. Można by tak rzec. Sprawdźmy sobie. Dziki z natury, tu, porozmawiać z drwanem, ok. Tu jeszcze musimy pochodnić 13. No to może ja bym kupił, bo mi by się nie chciało i to byśmy mieli do drwana. Dobra, to czekamy. Tutaj musimy upolować rysia jeszcze i kupić buraki. Rysia i buraki. Czy my mamy po drodze rysia? To są lisy. A nie, czekaj. Ej, tu jest ryś w sumie. Ale dobra, ja bym poszedł tutaj, bo i tak idziemy w stronę skałków, moi drodzy. I tak idziemy w stronę skałków. Mamy 300 metrów do skałków. Ja bym poszedł jednak do tych skałków po tego rysia. Znaczy, nie po rysia. Poszedłbym do skałków, żeby... O, tu mamy beczki jakieś. Ej, nie spadnie tylko. Żeby dokonać wymiany handlowej w skałkach, oczywiście. Podstawa występowania kaczka. Kaczka słabo. Wełniana tkanina, sztuk 4. Przyda się. Ser może być. Solone mięso może być.
Dobrze byłoby się od razu napić i wykąpać. Dobrze byłoby też od razu załadować. Ucięło. Dobra, dostał w nogę. Dostał w łeb. Dążę. Dostał. Krwawi. Ale ja też. Dobra, gdzie tu są te moje bełty? Zdechnie. Zdechnie, dziad. Dobra, niech zdycha. Gdzieś jeszcze jeden ten bełt. A może i nie zdechnie. No kurde. Nie chcę ryzykować, bo mi życie ucieka. Znaczy ucieka. No może nie aż tak do końca ucieka. Dziad się kurde, dawaj go. I zaklinował się tam. No. Zaklinował się dziad, to trzeba było wykorzystać, nie? Sytuację. A teraz pytanie, czemu ten żelazny bełt jest tu? Jakim cudem? Czy ktoś mi jest w stanie to odpowiedzieć? Dobra, weźmy tego dziada od razu. Idźmy po tego rysia. Idźmy do skałków, później do piastowi. Która jest godzina w ogóle? 7. No to elegancko. Dobra, tu byśmy załadowali se. Bo do skałków też już mamy dość blisko chyba, nie? Tak jest. Do skałków też już mamy dość blisko. Więc super. Można byłoby to szybko sobie ogarnąć, o ile mi się to uda. I tak musimy poczekać. Weźmy tu warczała. O, tam coś, borcuk. A co tu? Żubr. Nie, żubra nie chcę. Ty, a może ja bym się tu... Ciekawe, czy żarcie daje coś. Pół do zdrowia. A solone mięso? Nie. A zwykłe mięso? Nie. A ser? Nie. A pieczone mięso też nie. Cebula też nie. To tylko jabłko daje. Dobra, to zjedzmy jabłko. Jabłko miałeś, a nie cebulę. Dobra, ale to chyba tak nie będzie. Bo jednak trzeba użyć tej babki lekarskiej. O! Babkę ewentualnie sobie zaraz znajdziemy gdzieś, nie? O, tam jest ryś. Jest ryś. Jest ryś. Ale coś mnie atakuje, bo się zmieniła muzyka i to jest najgorsze. I a jagody nie dają do zdrowia nic? Nie, one dają tylko wody. Jesteśmy prawie przy skałkach, ale tu był ryś. O, tu jest ryś. Chodź no, nie uciekaj. Kici, kici. Się schował za drzewem, go nie widzę. Jakbym go raz strzelił, to by było po nim. O, to chodziło. O to chodziło. Mamy rysia, moi drodzy. Będzie taki tydyn, piękny dźwięk ukończonego. Albo i nie będzie.
Gdzie to było? Gdzie to było? Ej, no tu jest upoluj Rysia. Upolowałem Rysia. Ja. Czekajcie. Dobra, to chyba nie tak miało być. Nie tak miało być. Idźmy do tych skałków w takim oto wypadku. Zobaczmy, czy ktoś tu jeszcze oprócz tego... może nie dzikie, bo tu jeszcze ktoś będzie miał zadanie. Więc ja bym poszedł również ewentualnie wykonał zadanie. Ewentualnie w skałkach jeszcze mógłbym sobie... O, jest drugi ryś. Ewentualnie w skałkach mógłbym sobie... Da, na skróty? Może nie, na skróty to może nie, bo to może się źle skończyć. A może i nie. Trzeba byłoby kupić na pewno buraki. Można byłoby trochę tutaj pohandlować i to zrobimy. Powiedz, że masz buraki. Bożena! Bożena! Bożena ma tylko 9 buraków. Kurde, żeby cię szlak trafił, ty. Bożena, ty. Aj. Aj, Bożena, Bożena. Dobra, nara. Wojciechko. A Wojciechko musi mieć pochodnie. Powiedz, że masz pochodnie. Tylko nie proste pochodnie, a pochodnie. No kurde, nie ma czegoś takiego. Je, but, fajnoga, no. Nie ma pochodni. Co teraz? Ja z tym fantem zrobić mam. Jak on nie ma pochodni. Ja bym chciał, żeby on miał pochodni. Ja bym chciał... O, Duburawka, tak ty się nazywasz? Dubrawka, Duburawka. Ja. O, tam ktoś jest. Z zadaniem dla mnie. Dzień dobry. Czy potrzebujesz, chłopie, pomocy? No cóż, wstydzę się nawet pytać, bo zazwyczaj radzę sobie ze wszystkim sam. Mam ochotę spróbować czegoś nowego. Oho. O co chodzi? Prawdę mówiąc, to przyjemna sprawa. Widzisz, bardzo mi się spodobał pomysł. Spróbowanie stolarki. Przez większość dnia pracuję jako górnik i mam zbyt mało wolnego czasu, aby zgromadzić odpowiednio do tego zasoby. Skąd ta nagła zmiana? Kiedyś musiałem naprawić drewnianą belkę w kopalni. Materiał był tak miękki i nie stawiał opory jak zwykle. Ma to miejsce w przypadku skał. To była miła zmiana. Tej samej nocy śniło mi się, że tworzyłem meble. Dobra, pomogę ci zacząć. Czego chcesz? Nadal mam zamiar pracować jako górnik, ale po godzinach chciałbym dla odmiany ciąć i wiercić w delikatnym drewnie. Proszę, dostarcz mi materiały, żebym mógł zacząć uczyć się wyrobu mebli. Opłacę się w rudzie. Okej, dawaj, dużo rudy. Co potrzebujesz, chłopie? Miłość, to za zadanie popularne? Kłoda i deska, no to przecież ja to mam. Dobra, mieciu masz. Cała przyjemność z mojej strony. Dziękuję. Sam by nie byłbym w stanie ich zebrać. To z pewnością zapewni mi dobry start, ale jest jeszcze jedna przysługa, o której muszę cię poprosić. Teraz, gdy mam zasoby, przydało mi się kilka... Ja pierdzielę. Dobra, jakie chcesz. Weź moją zapasową łopatę i kierowę. Zanieś się to listowe z piastowi i wymień na jakieś narzędzia do obróbki drewna. Na pewno będzie miała porządny, dobry motek dla początku. Dobra. Nie mogę cię zostawić bez narzędzi. Dobra. Dostęp do zapasowe narzędzia. No i tak to jest, moi drodzy. No, buraków nie mam.
Ale tu jeszcze był ktoś od konia. Tu jeszcze był ktoś od konia, znaczy od osła raczej. O, tutaj. Teraz pytanie za 100 milionów punktów, co ty masz? Czy masz gnój? Masz. Paszę dla zwierząt też masz. Masz. Ale czy potrzebujesz brązowego młotka? Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Czy brązowego noża? Jak najbardziej. Czy potrzebujesz jedzenia dla konia? Jak najbardziej, ale może nie damy ci dla konia, tylko damy ci dla ciebie, ci damy. Prawda? Teraz byśmy dali ci jeszcze, co byśmy ci dali, a masz jedno jabłko. Only the best take care. Tak. Dobra, to mamy ogarnięte, moi drodzy. To mamy ogarnięte. Ewentualnie, aha, to ta kuchara nie ma już tych buraków. Bożena. Właśnie, Bożena nie ma buraku, więc muszę sobie wyhodować sam. Ale nasiona kapusty też nie ma. A ja mam w ogóle nasiona kapusty? Nasiona kapusty, 164. Dobra, moi drodzy, ciśniemy do piastowi w takim razie. Ciśniemy do piastowi, chociaż mieliśmy... A i miedzianego sierpa jeszcze mieliśmy zrobić, tak? Czekajcie, pochodnie muszę kupić. Dobra, to mamy. Tu trzeba zanieść to. Tu trzeba miedzianego sierpa w razie czego. Brakuje mi 9 buraków. Kurde, i by było elegancko. Ajajaj. Daj sierpa, masz sierpa? Miedzianego? Żebym dwa razy nie musiał chodzić. Masz. Jednego potrzebuję. A w nagrodę dostaniesz ode mnie... drewnianego bełta, nie chcesz? I drewnianego młotka, nie chcesz? I długiego łuku, nie chcesz? I kamiennej siekiery nie chcesz? I miedzianych strzał nie chcesz? I miedzianej włóczni nie chcesz? O. Dobra, resztę ci zostawię, żebyś miał. I teraz pytanie, która jest godzina? Czy zdążę jeszcze porozmawiać z tymi kobitkami? Nie wiem, czy zdążę, ale spróbuję. Bo ja tu... którąś tu zacząłem romansować, nie? Tylko teraz pytanie, z którą, bo już nie pamiętam. Jakąś młodą dzierlatką. Balibor, kim ty jesteś? Kowalem. Ten by był dobry górnikiem. Dobra, czekaj. O, z tą gadałem? Chyba nie. Dawaj, romansujemy. Wydaje się bardzo... Kurde, znowu nie to. Romans, jedynka. Bla, 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 bla. Ładno mamy dziś pogodę, oczywiście. O, kuchnie. Lubi zwierzęta, lubi, dobra. Podoba ci się, podoba ci się. Kolor jakiś może być. Kurze kości to nie. Śmierci? Lubisz śmierć? Nie bardzo. Dobra, ptaki. Ty, ona ma 18 lat w sumie. Może. To jest najlepsze. Dlaczego kogoś przez całe życie codziennie pieje? Ze szczęścia, tyle żony i żadnej teściowej. Nie. And some firewood, and a roof over my head, of course.
Aha, jesteś przezabawna. O, dobra. Nie, nie masz. O, nowy poziom dyplomacji, moi drodzy. Nowy poziom dyplomacji. Romeo, empatia, handel. Handel mamy do końca. Namiestnik króla, nie. Kreatywna księgowość, podatki to nie. No, tu. Dyplomatę może byśmy sobie wzięli, nie? 60% więcej otrzymywanej reputacji dynastii. No pewnie, że tak. Będziemy mogli sobie wybudować coś lepszego. Handel mamy. 10% szybsza produkcja u pracowników. To też mogłoby być. Niech pracują lepiej, nie? Samboja. Dobra, oczywiście romansujemy tak na szybko. Ładną pogodę. Masz jakieś rodzeństwo? Nie wiadomo, czy masz. The worst thing about this time of year are mosquitoes. There is something hypnotizing about that fire. No, dobra, ona nie jest wyrafinowana. Emerytka. Emerytka. Emerytka, ty. Emerytka, a 24-letnia, nie? No wiem, że ona się emeryka, ale emerytka lepiej pasuje, nie? Dobra, tak dawaj, szybko dwójkę podobno. Podobno mówią, że dwójka jest najlepsza zawsze. Ktoś tam kiedyś tak powiedział. Travelers of this realm are drawn to the bonfires like moths. Żadnego, dobra. A, już więcej nie pogada ze mną. Dobra, nara. Ja wiem, że powinienem tu zbierać ludzi, ale ja na razie ludzi nie zbieram. Albo nie. Nie, no chciałbym pozbierać. W sumie? Nie. Nie zbieram żadnych ludzi, bo mi te ludzie są niepotrzebne. Dobra, jedziemy do tej piastowej. Ogarniemy... Gdzie ten jest, ten woźnica? Ogarniemy sobie Derwana, Lubosa i innych tych pierdół. Dawaj, piastowia. Miałem konia uzbroić, nie? Miałem konia uzbroić, ale nie ten. Nie uzbroiłem konia. Ewentualnie tutaj jeszcze możemy gdzieś po drodze może Derwana znajdziemy. Gdzieś tu może się będzie potykał. O, cześć. How do you do? Zabiłem dziki, no właśnie, nareszcie dziękuję, bla bla bla, jestem bardziej dziki, bla bla bla, bla bla bla. I jeszcze coś miałem. Dobra, czekaj, to wyjdź. Piątkę żegnaj, bo ja muszę tu... Moi ludzie wody nie mają. Kurwa. Pada im ten, ja. Dobra, nieważne. A, tu miałem pochodnie do niego dostarczyć. Dobra, czekaj, Derwan, pójdę kupię ci te pochodnie, bo już mnie wkurzasz. O ile kupię? Kto tu miał pochodnie? Kto tu miał pochodnie? Ty? Nie. Ale czekaj, ale coś... Ja wszystko od ciebie kupiłem, dziadu, jeden. Na pewno nie wszystko, ale dobra, mi teraz chodzi o to, żebym ja sobie pochodnie, o tu. Panienko z okienka. Daj no pochodnie, powiedz, że masz pochodnie, proszę. Ale tylko 8, kurde. Tylko 8, a mi potrzeba 13. Ja, ale oni mnie wszyscy wkurzają, wiecie, powiem wam tyle. Dobra, idźmy do tego tutaj. Gdzie on się tu znajduje? 35 metrów gdzieś tam na dole. Albo w chałupie? Nie no. W chałupie chyba nie, co? Nie no, raczej nie. Tu patrzcie, mamy jakiegoś drewnianego ptaszka, jakąś lalkę szmadzianą. O, tutaj chłopy sobie stoją i gadają, ale to ty? Derwan to nie.
Opa, kurde, ty babo jedna, stój no. Górnik Chimisław z Kałuk chciałby zająć się stolarką. Dał mi ten kilof i łopatę na wymianę za odpowiednie narzędzie. Dlaczego miałby to robić? No jak to dlaczego? Z Kałuka też są świetni rzemieślnicy, poza tym on nie potrzebuje żadnych wyrafinowanych narzędzi. Moi terminatorzy zawsze zaczynają od drewnianych młotków i prostych siekier. Chodzi o precyzję ręki, które je trzyma, a nie narzędzie same w sobie. Dobra, dawaj narzędzia. Jak sobie życzę, proszę bardzo. Jeśli chodzi o narzędzia od Chimisława, zrobię z nich dobry użytek. Nienawidzę, gdy cokolwiek się marnuje. Wszystkie przedmioty składają się z wielu cennych elementów, które można ponownie wykorzystać. Dziękuję, chciałem tylko wypełnić swoją rolę. Dobra, cześć jak czapka. Teraz mam wrócić do tamtego. Drewnianym młotkiem się kierował. Dobra. Może. Tu, z tego byśmy teraz... Falisława jest... Kurde, daleko. Daleko, dobra. To Falisławy dzisiaj nie ogarniamy. Buraków raczej też nie ogarniemy, bo nie mamy. A Lubos? Lubos jest gdzieś tu, więc Lubosa będzie można ogarnąć. On pewnie jest gdzieś tam na roli, za winklem. Jeszcze będzie można zajść tu do ogniska. Właśnie ja zajdę do tego ogniska, bo mi się wydaje, że ja chyba tutaj któryś podrywałem. Powiedzcie, że tak, bo tu same baby czekają na mnie. Młode dzierlatki. To na pewno to nie była ona. I'm an experienced traveler, but a shy one. I only travel when nobody's watching. Dobra, potrzebujesz nice czasu. How can I help you? Kurde, to gdzie ja to romansowałem? Once I found a snake in my shoe. They have absolutely no respect for privacy. Wyrafinowana. O, ta lubi być wyrafinowana. Ale to z Bogną to też nie. Gdzie ja ich szukałem? Sometimes I get a feeling that the locals found on us. A ty lubisz być wyrafinowana? Nie lubisz. Travels are all very well, but... O, minus 7, ty. Kurde, nie jesteś sportowcem? To pierdziele. Miro gniewa. How can I help you? Tato stara, to ona nie chce ze mną romansować. How is life treating you? Aha. I have a feeling we are not in the valley anymore. Just a little bit of courage and you'll find a wife. O, Tania lubi kogutów. A, dobra. See you soon. Nara. No i teraz nie wiem, gdzie ja romansowałem. A może w tej? W Ostoi. Dobra, chłopie, pracujesz ciężko, super. Dzień dobry. Cześć czołem. Erwan czeka na raport od skłóconych mieszkańców wioski. Robisz coś w tej sprawie? No nie. Nie ma już konfliktu, zajmę się wszystkim, więc raport nie jest potrzebny, przynajmniej nie od razu. Dobra. Naprawdę to do ciebie niepodobne, o co chodziło? Rolnik Osiebor sprzedał zgniłe sadzonki i śmierdzące ziarno kramarzowi Markusławowi. O co jeszcze mogli się pokusić ci ludzie z gminu? To poważna sprawa. Stare ziarno może sprawić, że ludzie zachorują. Cieszą się, że to się skończyło, zanim wyrządziło jakąkolwiek szkodę. Dobra, skoro tak mówisz. Cieszę się, że zrobili to jak prawdziwi mężczyźni. Szkoda, że nie wytrzymali dłużej. Osiebor został ranny od pierwszego ciosu i uciekł. Myślę, że jego przeciwnik jest całkiem zadowolony z tego, jak to się skończyło.
Co z nim się stało? Czy przeżył? Czy przeżył? Czy przeżył? Nie mam pojęcia, nie obchodzi mnie śledzenie go. Dla mnie sprawa jest zakończona, ale jeśli jesteś ciekaw, zawsze możesz go sprawdzić. Mieszka z panią od krów. No dobra. Pani od krów. Idźmy do tej pani od krów. Zobaczmy. On może ranny i się wykrwawia. Nie ma go. Gdzie jest pani? Panienko z okienka. Powiedz no o tym swoim lubym. Moje krowy czują się o wiele lepiej, nie jedzą tych podejrzanych cebuli. Szukam osiobora. Czy ma się dobrze? Nie widziałem go od jakiegoś czasu. To niezwykle, że spóźnia się z pracy, co? Że spóźnia się z pracy. Mam nadzieję, że nie ma kłopotów, czy to dlatego pytasz? Nie ma potrzeby się martwić, zapytałem z grzeszności, chcę tylko z nim porozmawiać. Wydaje mi się, że został ranny w kłótni z Markusławem. Szukam go, aby sprawdzić, czy wszystko z nim w porządku. Tak jest. Ci dwaj mężczyźni przyszli po niego rano. Co oni mu zrobili? Myślałem, że będą rozmawiać o sadzonkach. Co tu się dzieje? No właśnie, co tu się dzieje? Być może wykrwawia się teraz na śmierć. O nie, mój biedny osiebór. Proszę, znajdź go. Nie może być daleko. Nigdy nie opuszcza miasta. Dobra. Dobra, poszukamy go. Siedzi w krzokach na pewno. A ja tu mam dużo miejsc do znalezienia. 62 metry najpierw. Ty, ale ja tu się, kurde, zajmuję pierdołami. Czekajcie, to trzeba zrobić tak, bo te nasze zasoby wody. Macie jagody. To o co wam chodzi? O co wam chodzi? Dobra, 30 metrów. 30 metrów, czyli on tutaj może gdzieś tu leżeć w polu, ale w polu go nie ma. Brać w lecznicy i w tawernie. No dobra. Może czekajcie, jak tu było wejście do tędy? O, może zobaczymy, czy już koń się pojawi nowy. Co wątpię, ale warto sprawdzić. Prawda? No właśnie. Niestety się nie pojawił. Niestety się nowy koń nie pojawi. Teraz tak, lecimy do tawerny chyba najpierw. Zobaczymy, co tu się dzieje. W tawernie go nie ma. I to teraz do leczniczy trzeba byłoby zajść. A jak oni posadzili tutaj te kwiatki? Titiriti. Ej, no zobaczcie, jak to fajnie jest zrobione, ale to jest tylko... To jest tylko ozdoba. Ale można zobaczyć, co jak wygląda. Niszek lekarski, to nie. Tykoria jest ładnie, wygląda. Lulek średnio. A to oset jest. Ej, fioletowy jest oset, ale jaja. A tu babki, patrzcie, ile babki mają. Dobra, dawaj, ty zbieramy babkę, bo babkę mi się przyda. Ja niepotrzebne chodzę i szukam po lesie. Jak zobaczcie, ile tu jest towaru, tylko wystarczy stanąć i pozbierać. Tylko zastanawia mnie fakt, jak oni to zrobili i czy ja to mogę zrobić, bo raczej chyba nie będę mógł tego zrobić. Ale dobra, babki pozbierajmy, bo to mi się przyda do leczenia. Gdyby ktoś chciał mnie zaatakować. O, i elegancko, nie? Dobra, idźmy do tej leczniczy. On tam na dole gdzieś jest. Tutaj u naszego cyrulika. Leży na wyżej. O, leży. Kto tyś ty? Osiebor, słyszałem, że zostałeś ranny. Jak się miewasz? No kiepsko, jak widać.
Nie, nie chcę żadnych gości, muszę odpocząć. Słyszałem o twojej kłótni z Markusem. Denon chciał wiedzieć. Nie, twoja żona zaczyna się o ciebie martwić, nie wie, do kogo poszedłeś. Dobra, może o żonie. Wiem, nie była świadkiem tego szaleństwa. Ktoś musi ją poinformować, że żyje. Czy ją też nękali? Trudno uwierzyć, że jeszcze niedawno nazywałem jednego z nich przyjacielem. Oho. Nie forsuj się, widzę, że wciąż cierpisz. Wybacz mi, wciąż bardzo cierpię. Widzisz, dostałem zaszyty przez Cyrulika. Powiedział mi, że mimo wszystko mogę dożyć sędziwego wieku, jeśli będę trzymał się z daleka od kłopotów. Co sprawiło, że tak skończyłeś? Tuż przed wyjściem w pole odwiedził mnie ten chłopak, Lubos, i mój przyjaciel, Markusław. Powiedzieli mi, że chodzi o jakieś zgniłe sadzonki, poprosili, żebym poszedł z nim. Ten młody uczeń zabrał na dwustronne miejsce na obrzeża miasta i niuch nagle się zatrzymał. Chłopak rzucił nam pod nogi dwie siekiery i krzyknął: zobaczcie to, jak prawdziwi mężczyźni tu i teraz. Oho. To musi być powszechne tam, skąd pochodzi, jakiś rodzaj pojedynku sędziowskiego. No właśnie. Byłem oszołomiony, nie wiedziałem, co zrobić. Mój niespodziewany przeciwnik natychmiast podniósł swoją siekierę. Słyszałem tylko jego krzyki. Zaufałem ci, podczas gdy broń już zagłębiła się w mojej klatce piersiowej. Aha. Masz szczęście, że żyjesz. No właśnie. Nie ma żadnych zatargów z Markusławem. Powiedz mu to, jeśli go zobaczy. Chcę tylko znów mieć spokój i wrócić do domu. No dobra. Teraz do Markusława trzeba iść. To oni se tu wymyślają. Ty, Ciulu. Ciulu. Czy moja rodzina może wreszcie zaznać spokoju? Właśnie odwiedziłem Osibora w letnicy. Przeżył wasz pojedynek i wyjdzie z tego. Cholerka, to rozczarowujące. Wygląda na to, że nie starałem się wystarczająco mocno. O kurde. Złamię go ponownie, jeśli będę musiał. Tym razem na dobre. To odważne... No właśnie. Słyszałem, że jesteś tu nowym wojennikiem sprawiedliwości. Jakie zbrodnie poczynił Osibor, no? Pewnie, że tak. Nie ujdzie mu to na sucho. Nie będzie litości dla złodziei i prześladowców. Moje biedne dziecko było śmiertelnym niebezpieczeństwem. Co on gada? Osibor był jednym z moich dostawców. Tylko on wiedział, gdzie przechowuję moje zapasy i cenne wino. A teraz prawie wszystko przepadło. Aha. Zawsze możecie najpierw ze sobą porozmawiać, poszukać rozwiązania. To nie jedyny skarb, który postanowi sobie przywłaszczyć. Uwiódł moją córkę, mój słodki cukiereczek. Zaczęła wymykać się nocami z domu. Coś tu mi nie pachnie należycie. Kiedy ich nakryłem, jej ubranie były całe w czerwonych plamach. To musiało być moje wino. Użył go, żeby ją zwabić. A ja prawie go wtedy złapałem, ale do uciec ku północnej bramy. Coś tu mnie tu nie pasuje. Nie wygląda na to, by robiła cokolwiek wbrew swojej woli. Twoja córka już jest prawie dorosła, to nie trzyma się kupy, więc według twojego rozumowania oznacza to, że spokojny rolnik o siebie robi nocne wycieczki z twoją córką? Nie. Nie trzyma się to kupy. Gdyby był niewinny, nie uciekłby. Nie ma wątpliwości, że jest odpowiedzialny. Nie powinien brać zemsty w swoje ręce, zanim nie upewnił się co jego winy. Tak jest. Czego nie żałuję? Jedyne, czego mi żal, to żonę Osibora. Ona również została zdradzona. Czeka na wieść o swoim mężu. Dowiedziałem się wystarczająco dużo. Coś tu mnie nie halo. Nie ha 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 halo, nie ha... Kurde, co ja tu zrobiłem? Się wysypało. Słuchajcie. Ale ja, bo mi się wysypało tu. Haliera. I teraz tak, teraz lecieć do niej. O, gęsi. Gęsi do domu. Kto pamięta taką zabawę? Gęsi do domu. Boimy się. A czego? A wilka złego. No właśnie, bo to zaraz będzie nowa północ. Gdzie ona jest? Kobito!
Obito, twój chłop żyje. Drżałem ze strachu, dowiedziałeś się czegoś? Przynoszę wieści o osie Boże. Pod opieką Cyrulika wraca do zdrowia. Dziękuję, jak źli mnie. Został zaszyty i musi odpocząć. Będzie żył, nie mogę jednak powiedzieć, jakie będą skutki uboczne. Będziesz musiała poczekać. Sama poczekać i zobaczyć sama. Dlaczego ktoś miałby go tak krzywdzić? To dla mnie nie do zniesienia. Czy do końca życia będziemy żyć w strachu? Nie sądzę, żeby się robił niczemu winny. Sprawa jest nieporozumieniem. Twój mąż zrobi wszystko, aby zakończyć. Nie. Jest oskarżony o kradzież wina i uwidzenie córki Markusława. Wiele dowodów na to wskazuje. Nie, to niemożliwe. On by nigdy. Ja zbyt nieśmiała, żeby rozmawiać z moimi krowami. Jak mógł mi to zrobić? I zaczął pić. Nigdy nie tknął kropli. To już nie jest mój mąż. On nie pije? To nie pasuje do historii Markusława. No właśnie. Jak mógł to zrobić? Nieważne. Nieważne! Trzeba iść. Teraz muszę z kimś jeszcze pogadać. Z tym kurde ciulem małym. Lubosławem. Tak, to jest jakieś dobre ziółko. Co to za kwaśny wyraz twarzy? Zrobiłeś wielki bałagan w mieście znowu. O co tu chodzi? Czy dziewczyna za mną tęskni? To znaczy tęskni już za nim? Będę musiał znaleźć inne źródło przyjemności. Powiedz Derwonowi, że jestem gotów na kolejne zadania. Na pewno nie. Żartujesz sobie ze mnie? Cały czas ze mną pogrywasz. Czy w ogóle by cię obchodziło, gdyby ten człowiek umarł? Właśnie. Dlaczego jesteś taki sztywny? Nieważne. Więc mówi, że farmę przeżył. Cholera. No właśnie, zaczynam wierzyć, że oboje chcecie zniszczyć to miasto od środka. Tak jest. Stary Derwan San nie jest taki niewinny. Jego banda była... Watrętna podczas wojny? Okej. W porównaniu z nim jestem łagodny jak baranek. O czym ty mówisz? Właśnie. Od lat rozwiązywał konflikty za pomocą pięści i topora. Dobrze mu to wychodziło, inaczej nie byłoby go tutaj. A teraz przygotuj sprawozdanie i zobaczysz. Nie pozwól mistrzowi czekać. Wio. Co? Ty kurde gówniarzu jeden, ty. Masz szczęście. Teraz do Derwana muszę lecieć. Teraz tu. Kurde no. Kurde, patrzcie, wysypałem. Dobra. Tu mam jeszcze z Jeropełkiem porozmawiać. Tu musimy dostarczyć do skałków. Tu do skałków, tu do kłonicy. I tu też do kłonicy. Tu do Derwana, dobra, ale jak jesteśmy już tutaj, to może pogadajmy z tym Derwanem. Zakończmy tą kurde tą, bo mamy godzinę, moi drodzy, 21. Zakończmy tą kłótnię, to co oni tutaj robią. O ile ten będzie ciul ze mną chciał gadać w ogóle, czy on już nie poszedł spać przypadkiem, nie? Chyba nie poszedł spać, tylko chla. O, chlaj, to jest jeden. Tawernie. Ono tu. Ciulu jeden. Jak raport. Lubos już poradził sobie z tym problemem na swój własny pokręcony sposób. Aż miło to słyszeć. To miało być jako kolejne zadanie. Gdy poznał istotę kłótni, szkoda, że sam mnie o tym nie poinformował. Osobiście mógłbym go poklepać po plecach. No właśnie. Był źródłem kłótni, ale powstrzymał się. Zamiast tego dał topory skonfliktowanym ludziom i powiedział im, aby rozwiązywali problemy ich jak prawdziwi mężczyźni. No właśnie. Czy on naprawdę to zrobił? Nie słyszałem, żeby ktoś stosował taką metodę do rozstrzygania sporów odkąd wiele lat temu służyłem w wojsku. Zostaw chłopca mnie, na pewno. Nie jesteś zaskoczony? Nie. Jedna osoba została ranna, a na twojej twarzy nie ma śladu zmartwienia. Właśnie. Osiebro został oskarżony o kradzież wina Markusława i znęcania się nad jego córką, ale tak naprawdę była to sprawka Lubosa, a biedny rolnik jest niewinny. Tak, to brzmi jak ona. Teraz dziękuję za szczegóły. Zajmę się... Co? Naprawdę?
Nic z tym nie zrobisz? Kurde, nie wciskaj mi kitu. Ten chłopak nigdy nie dbał o nikogo poza sobą. Dlaczego kryjesz jego występki? No właśnie. Wiesz, nie mogę go tak porzucić. Obiecałem to komuś. Towarzyszowi, który zginął z moich rąk. Wychwalił się przeze mnie. Jestem winien, chłopcu. Jestem... Nie. Coś tu jest nie tak. Lubec jest synem mojego przyjaciela. Obaj służyliśmy pod jednym królem w tej samej grupie, a ten człowiek był moją prawą ręką. Nazywał się Jergus. No. Za brudną robotę odpowiedzialna była nasza jednostka. Zwykle pracowaliśmy w nocy, przygotowując zasadki, eliminując przywódców wroga w łóżkach lub podpalając oblężone forty. No właśnie, byliście bandą morderców. Nie mam nic honorowego w wykładaniu noża do śpiącej osoby. Tak jest. Szanowano nas ze strachu. Nikt nie odważył się odezwać, usiąść ani nawet nawiązać z nami kontaktu wzrokowego. Nasz zespół mógł polegać tylko na własnych członkach. Byliśmy jak jego bracia, skąpani w tej samej krwi. Aż do ostatniego dnia. Nagroda na zasadkę była tak wysoka, że przyćmiła mój osąd. Wysłałem wszystkich moich ludzi na pewną śmierć. Jergus umarł na moich rękach. Mówiąc ostatnim tchnieniem, bym zaopiekował się jego młodym synem, jeśli kiedykolwiek będzie potrzebował ojca. Więc twoja strategia jest taka, że Lubos w końcu da się zabić i problem zostanie rozwiązany? No właśnie. Nigdy nie złamałbym raz złożonej przysięgi. Wiele dla mnie zrobiłeś, ale jeszcze jedna rzecz, o którą chcę cię zapytać. W przyszłym sezonie nadejdzie ważny ładunek towarów. Wysyłam po niego Lubosa, ale będzie potrzebował eskorty, ponieważ nie pochodzi z licencjonowego źródła. Sezon. Co? Wysyłam po niego Lubosa, ale będzie potrzebował eskorty, ponieważ nie pochodzi z licencjonowego źródła. Sezon. O co ci chodzi? Nie kumam. Cóż, widząc o twoim rocznym przemianie, nierozsądnie byłoby odmówić. Żal mi cię. Dobra, trójeczka. Nie jestem pewien co do tego wszystkiego, ale też nie chcę być tym, który łamie obietnicę. No i dobra, poczekaj do następnej pory roku. No dobra, to z tobą już poczekamy elegancko, pięknie, ładnie. Pięknie, ładnie i cudownie. To trzeba byłoby... Którą mamy godzinę, moi drodzy? Mamy godzinę 23. Więc ja, co by nie było, muszę udać się do swojej wioski. I to w oka gmieniu. Dlaczego? Dlatego, że trzeba... ludziom dostarczyć, moi drodzy. Co trzeba dostarczyć? Picie. Czy picie? No, wodę trzeba dostarczyć. Prawda? I przy okazji może zrobimy sobie... moi drodzy, co jeszcze zrobimy? Zrobimy sobie może przy okazji... Patrz, kurde. Jak to się nazywało? Pochodnie, o! I zrobimy sobie pochodnie. Ale to, moi drodzy, może to zrobimy, jak będzie dzień. Co nie? Tak by było najlepiej. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Hej, hej.